Następnego ranka Daisy obudziła się na wąskiej koi w ramionach Aleka. Przytuliła się do jego piersi. Czuła się bezpieczna i chroniona przed światem. Chociaż nigdy nie brakowało jej pewności siebie, to bycie mężatką dodawało jej życiu nowego wymiaru. Teraz była częścią całości. Mogła polegać na Aleku, przynajmniej wtedy, gdy nie zarzucał jej wtykania nosa w nie swoje sprawy. Wczoraj jednak to on potrzebował jej pomocy. Biedactwo. Nawet jeżeli rzeczywiście całkiem by wydobrzał, to jego asystenci byli daleko stąd, a więc to ona jest jego jedyną pomocą. Lepiej, żeby teraz nie próbował jej uciszać. Daisy naprężyła się wojowniczo, wydobywając ze swego męża stłumiony protest. Posuń się, kobieto. Stęknął ramię mi ścierpło. Ostrożna rearanżacja ciał doprowadziła do jeszcze innego rozkosznego aspektu małżeństwa, po czym Alek znów zasnął, a Daisy nie mogła zmrużyć oka. Dumając o małżeństwie, jej myśli popłynęły ku Gotobedowi. Być może byłby o wiele szczęśliwszy, gdyby ożenił się z kimś takim jak panna Olifant, ale najwyraźniej przepadał za Wandą, mimo wszystkich jej wad. Jednak jakkolwiek byłby zazdrosny o jej dawnych kochanków, Daisy nie mogła uwierzyć, by posunął się do morderstwa. Chester Riedman wydawał się bardziej prawdopodobnym podejrzanym. Według Brandy miał ohydny charakter. Był winien Curtisowi Petrui ogromne sumy pieniędzy, a jego potężny dziadek nienawidził hazardu. Ale czy nie zdawał sobie sprawy z tego, że jego długi nie znikną wraz ze śmiercią Curtisa Petrui i prędzej czy później się na nim zemszczą? Kto jeszcze mógłby chcieć się go pozbyć? Gdyby tylko wiedzieli o nim coś więcej. Jedyne osoby, które na pewno miały z nim kontakt, to Wanda Gotobed, która całe dnie pozostawała pod opieką służącej, oraz Welford, z którym dzielił kajutę i który mógł być jego wspólnikiem. Welford. Czyżby wśród złodziei wybuchła sprzeczka? Welford był mózgiem tego towarzystwa. Specjalnie przegrał w pokera, by być wolnym od zarzutów, a długi Riedmana opiewały na nazwisko Curtisa Petrui. Przypuśćmy, że się pokłócili. Petrui nie chciał podzielić się łupem. Welford prawdopodobnie umiałby podrobić podpis wspólnika na czekach i wypłaciłby sobie gotówkę. Welford, podobnie jak Wanda, zamknięty był w kajucie pod pozorem choroby morskiej. Znaczy na pewno. Nie miał służącego, który by to poświadczył. Ale faktem było, że spędził mnóstwo czasu w kajucie sam na sam z rzeczami Curtisa Petrui. Daisy usiadła na łóżku i potrząsnęła Aleka za ramię. Kochanie, mam przerażające przeczucie, że zamknęliśmy lisa z kurczętami. Nic, powiedział Alek, przeglądając wysłużone rzeczy rozrzucone na kojach pustej kajuty. Żadnych czeków, żadnych zaznaczonych kart, dodatkowych asów, żadnych listów miłosnych od pani Gotobed. W ogóle żadnych papierów, co nie mówi nam zupełnie nic. Odkąd powiedziałem stewardowi, że wyniósł bagaż Curtisa Petrui, Welford miał mnóstwo czasu, żeby pozbyć się dowodów. Albo Petrui miał te rzeczy w kieszeniach, kiedy wypadł za portę, zasugerowała Daisy. Zatem nie miałeś żadnego powodu, żeby ściągać mnie z łóżka. Zorientowałbym się wcześniej, gdybym nie był na wpół nieprzytomny. Przepraszam, kochanie. Daisy spojrzała na stojący w rogu sfatygowany kufer śmierdzący naftaliną. Musimy teraz to wszystko rozpakować? To byłaby ogromna praca, nawet jeśli kufer był tylko do połowy pełny. Daisy zorientowała się, że rzeczy pana Petrui były używane. Kupił je tylko po to, by dobrze wyglądać na statku. Niko najlepsze ubrania znaleźli w dużej, nienapchanej naftaliną torbie Glenstona. Jedyna przyzwoita koszula była złożona troskliwie obok kilku odczepianych kołnierzyków. Zdawało się, że cały Curtis Petrui był tylko na pokaz. Cokolwiek by wygrał od Riedmana, to generalnie hazard mu chyba nie służył, powiedziała Daisy. Na lądzie wielu przestępcom trudno jest rywalizować ze zorganizowanymi grupami i dlatego wolą działać na wielkich liniowcach. Petrui był też pewnie pomniejszym oszustem, ale prawdopodobnie nie odnosił wielu sukcesów. Myśli, że to cały jego doczesny dobytek? Bardzo możliwe. Który ze stewardów to rozpakuje? Już czas na śniadanie, a ja umieram z głodu. Daisy i Alek dołączyli wąskiego jeszcze strumyka osób zmierzających do jadalni. Statek odzyskał swój równomierny rytm, przerywany jednak jeszcze sporadycznymi wstrząsami, każącymi ludziom chwytać się poręczy. Ocean wciąż był wzburzony, ale przez podłużne okna promenady widać było przedzierające się przez chmury promienie słońca. W pewnej chwili z chmur tych lunęła ciemna ściana deszczu. Daisy przystanęła, by popatrzeć, jak się zbliża. Nagle o szyby dziko zadzwonił rój drobnych kropel, a potem ucichł. Daisy zadrżała i rozejrzała się wokoło, by sprawdzić, czy nikt jej nie usłyszy. Musisz przeszukać rzeczy Welforda, powiedziała.
Zanim poproszą o nakaz przeszukania, muszą mieć jakiś dowód, że jest on zamieszany. Myślę, że w tym przypadku wystarczy pozwolenie kapitana. Najpierw jednak muszą poczekać na wiadomość od Toma Tringa i wyeliminować Fordyce'ów i Welbecka. Nie możesz kazać któremuś ze stewardów Friedmana obserwować Welforda? Jeśli nie przyjdzie na śniadanie, steward mógłby zajrzeć do jego kajuty pod jakimś pretekstem, na przykład sprawdzenia, czy nie brakuje żadnego z pasażerów. Założę się, że Welford nie zauważy nawet, że to nie jego steward. Większość ludzi zauważa jedynie mundur. Dobry pomysł. Moje szare komórki muszą być niedożywione, bo myślą strasznie wolno. Zobaczą, co da się zrobić. Gdy doszli do jadalni, Alec porozumiał się z szefem stewardów, który udał się do ochmistrza i powrócił ze zgodą na zrealizowanie pomysłu Daisy. Sam tego dopilnuję, powiedział konspiratorskim szeptem. Życzę pani smacznego. Przypominając sobie wszystkie wczorajsze schody, Daisy jadła z apetytem. Alec przegryzł kilka bułek z masłem. Na jajka nadal nie mógł nawet patrzeć, nie wspominając już o boczku, szynce czy cynaderkach. Zamiast napić się kawy, jak miał w zwyczaju, wybrał herbatę, którą pił całymi litrami. Nie ma rbakla, nie ma śledzi, całe szczęście, mruknął do Daisy. Wanda również nie przyszła na śniadanie. Słysząc rozmowę Gotobeda i pana Olifant, Daisy doszła do wniosku, że uważa on, iż dolegliwości Wandy mogą być nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Wciąż nie chciała się z nim widzieć, a od Baines dowiedział się, że była poddenerwowana i skłonna do płaczu. Obawiam się, że Wanda czuje się zagubiona, powiedział Gotobed. Nie powinienem był. Daisy nie dosłyszała reszty, bo Filip zapytał ją wesoło, jak szło jej tropienie mordercy. Alec opowiedział mu o wysyłaniu wiadomości do Scotland Yardu, zręcznie kierując jego zainteresowanie na cuda nowoczesnej techniki. Z rozmowy Gotobeda i panny Olifant Daisy usłyszała tylko, jak ta ostatnia powiedziała – i jeśli pan sobie życzy. – O, kochana, to strasznie miło z pani strony. – Ale nawet jeśli bym nie zobaczyła, w co wątpię, nie mogę jej pomóc na siłę. – Nie zaszkodzi spróbować – odpowiedział filozoficznie Gotobed. Podnosząc głowę, panna Olifant napotkała wzrok Daisy i uśmiechnęła się do niej. Cieszę się, że pan Fletcher wyzdrowiał, powiedziała. Pan Arbuckle niestety wciąż cierpi. Tatuś nie jest naprawdę chory, pan Olifant, wtrąciła Gloria. Wczoraj wieczorem czuł się świetnie, nie pamięta pani? Po prostu nie mógł znieść widoku jedzących ludzi, ale przyjdzie po śniadaniu. Cudownie to słyszeć, moja droga. W tej właśnie chwili obok Aleka zjawił się młody człowiek w okularach. Miał na sobie mundur. Niezwyczajny, marynarski, lecz też z mniejszą ilością złotych sznurów i nie tak elegancki jak mundury pozostałych oficerów. Jego pełna szczerości twarz jaśniała. Depesza do pana? Powiedział do Aleka i podał mu kartkę papieru. Dziękuję panu, Kinchester. Przyjdę, jeśli będę chciał nadać odpowiedź. Telegrafista zasalutował i już miał odejść, gdy odezwał się Filip. Hej, stary, poczekaj chwilę. Chciałbym rzucić okiem na tę twoją maszynę. Przykro mi, proszę pana, ale pasażerowie nie mogą wchodzić do pomieszczenia telegraficznego. Tatuś to załatwi, powiedziała z przekonaniem Gloria. Dzięki teściowi mogliśmy obejrzeć silniki. Rozumiem, proszę pana. Chętnie pana oprowadzę, ale muszę mieć zgodę kapitana. Kapitan Dane, powiedziała dumnie Daisy, poradził mi, żebym poprosiła pana o pokazanie mi telegrafu. No nie, Daisy, wykrzyknął Filip. Kapitan jest znany ze swojej opryskliwości. Jak tego dokonałaś? Swoim czarem, kochany. Gloria Gotobed i panna Olifant roześmieli się. Filip z uznaniem pokręcił głową, podziwiając jej czelność, a Alec, przeczytawszy i schowawszy wiadomość, mruknął coś o jej naiwnych, błękitnych oczach. Kichester natomiast wyraził szczerą chęć zaprezentowania Daisy drogocennego aparatu, kiedy tylko sobie tego zażyczy. Może dziś to po południu. Niech pan nie myśli, że to z czystej ciekawości, dodała. Piszę artykuł o naszej podróży. A przynajmniej powinna się wreszcie do tego zabrać. Kiedy po śniadaniu Gloria zaprosiła ją do swojego apartamentu, by skonsultować stroje na bal przebierańców, Daisy wymówiła się pracą. Wybierz coś dla mnie, powiedziała. Jeśli tylko strój nie będzie zupełnie przyzwoity, to go włożę i jeszcze o tym napiszę. Okej, spróbuję, obiecała Gloria. Daisy podeszła do Aleka, który rozmawiał właśnie z szefem stewardów. Welford cały czas przebywa w swojej kajucie, twierdząc, że źle się czuje. Przekazał jej, ale steward dokładnie przyjrzał się jego twarzy i mówi, że to na pewno on był trzecim graczem przy pokerze. Wiedziałam. Dobrze, że jeszcze żyje. A co było w telegramie? Alec pokazał go jej bez słowa. Nadinspektor Crane przekazywał pozwolenie od komisarza policji oraz prezesa firmy przewozowej Wellington Line, by Alec podjął dochodzenie. Do pomocy wyznaczono mu detektywa sierżanta Tringa, który będzie się kontaktować z Alekiem przez szyfranta firmy Wellington. Telegraf kończył się słowami, które z pewnością zastanowiły i Kitchenera, i urzędnika w Londynie. Znowu to zrobiła.
Okropny człowiek, oburzyła się. Podróż do Ameryki nie była nawet moim pomysłem. To Arbuckle powinien obwiniać. Kochanie, idziesz teraz do Ridmana? Nie widziałam go w jadalni, ale nie wiem, czy on w ogóle przychodzi na śniadania. Nie jest widać rannym ptaszkiem, ale po tej wiadomości z Londynu nie zawaham się wyrwać go ze słodkiego snu. Bądź ostrożny. Jeśli zabił Curtisa Petrie, chociaż nie sądzę, żeby zaatakował cię w swojej własnej kajucie. Ale o nie. Jeśli odkryje, że Welford był w zmowie z Curtisem Petrie, to może zaatakować jego. Tak, już o tym pomyślałem i postarałem się o dyskretną obserwację jego kajuty. Mój mózg jednak jeszcze działa. O, oczywiście, kochanie. Uspokoiła go i rozstali się. Daisy udała się do lekarza, by zapytać o zdrowie Dentona. A tym razem dr Amboyne był pełen nadziei. Pacjent otworzył na chwilę oczy i zdawał się rozpoznawać swoją żonę. Gorączka nieco spadła. Oddychał trochę lżej, ale nadal nie mógł odpowiadać na żadne pytania. Nie mogę pozwolić panu Fletcherowi na przesłuchanie, ale jeśli stan chorego się nie pogorszy, to wyzdrowieje. To silny człowiek, a ja nie dawałem mu szans. Uradowana Daisy zabrała skojute swoje papiery i poszła do biblioteki, gdzie gapiąc się w notatki myślała, jak Alec poradzi sobie z Chesterem Ridmanem. To tam. Pański stewart, proszę pana, ma pan gościa? Nie mogę nikogo przyjąć, źle się czuję. Ridman powtórzył słowa Welforda, ale jego głos był wojowniczy, a nie drżący. Przykro mi, powiedział Alec, ale to rozkaz kapitana. Nalegam na rozmowę. Stewart wpuścił go do środka. Zapach starej whisky i cygar przyprawił Aleka mdłości. Z trudem się opanował. Pokój Ridmana był dużo większy od kajuty Welforda. Nie tylko mieścił się tu stół, kilka foteli, ale było też więcej światła. Mimo, że zasłony w oknach były zaciągnięte, światło dzienne sączyło się przez nie, oświetlając stosik ubrań leżący na podłodze oraz ich właściciela leżącego w łóżku. Oparty na łokciu patrzył gniewnie na Aleka przekrwionymi oczami. Alek odsłonił okna i odwrócił się do Ridmana, który zmrużył oczy. Mężczyzna przedstawiał sobą straszny widok. Jego nieogolone policzki były czarne od zarostu, pasiasta szkarłatna piżama była pognieciona, a zmięta pościel świadczyła o niespokojnym śnie. Jasna cholera, zawył. Czego chcesz? Detektyw inspektor Fletcher ze Scotland Yardu. Przedstawił się Alek. Proszę wybaczyć moje najście. O co chodzi? Jestem obywatelem amerykańskim. Zaprotestował Ridman. Wy, Angole, nie macie prawa. Jest pan na brytyjskim statku. Dobra, wiem, że hazard na statku jest u was zabroniony, ale nie trzeba zaraz robić z tego międzynarodowej sprawy. To była tylko przyjacielska gra z kumplami. Nie moglibyśmy po prostu... Powiedział, sięgając po leżący na stoliku portfel. Radzę panu nie kończyć tego zdania. Powiedział Alek głosem zimnym jak stal. No rany, po prostu parę groszy na sieroty i wdowy. Powiedział słabo Amerykanin. W porządku, zapomnijmy o tym. I tak będzie najlepiej. Nie obchodzi mnie pański hazard, o ile nie ma on związku ze śmiercią jednego z pańskich kumpli. Ridman zamknął oczy i opadł na poduszkę. Jego szczupła twarz była pełna napięcia. Cholera, a więc to rzeczywiście był Petrie? Jęknął. Wyglądał bardzo młodo. Ku przerażeniu Aleka z jego oczu popłynęło kilka łez. W swoim zawodowym życiu Alek spotkał tak wielu płaczących świadków, podejrzanych i przestępców, że jego matka zawsze pakowała mu w podróż kilka dodatkowych chustek. Pomacał kieszenie w nadziei, że ona i Daisy spakowały mu wystarczający zapas. Nie spodziewał się, że na statku natknie się na jakikolwiek świadków, podejrzanych lub przestępców. Skoro jednak podróżował w towarzystwie Daisy, mógł się na to przygotować. Nie chciałam tego zrobić, zawołał Ridman. Daisy nie mogła się skupić na pracy. Cały czas myślała o Aleku Ridmanie. W końcu postanowiła upiec dwie pieczenie na jednym ogniu i porozmawiać z ochmistrzem na temat hazardu na statku. Oprócz tego, że lepiej zrozumie całą sytuację, to jeszcze może uda jej się włączyć to do artykułu. Złapała Timisa podczas jednej z rzadkich przerw. Wyjaśniła mu podwójny cel swoich pytań i dała mu do zrozumienia, że informacje te przydadzą się nie tylko jej, ale i Alekowi. Na Talaverze nie mamy przewoźników. Przewoźników? Tak nazywamy zawodowych hazardzistów, którzy regularnie pływają liniowcami. Na wielkich statkach, gdzie są tysiące pasażerów, uchodzi im to na sucho, ale u nas od razu byśmy ich zauważyli. Jak już mówiłem pani mężowi, uważaliśmy Curtisa Petrie za członka jednego z gangów. Niewiele jednak możemy zrobić, jeśli nikt nie zwróci się do nas ze skargą. Lecz ludzie na ogół wstydzą się do tego przyznać. Hazard jest sprzeczny z regulaminem naszej firmy, ale żeby mu zapobiec, musielibyśmy chyba zakuwać powiem pasażerów i załogi w kajdany. Przestrzegamy podróżnych, by nie grali w karty z nieznajomymi.
Tak, widziałam te znaki. Tak się składa, że Petrie znalazł portret Ridmana na nabrzeżu i oddał mu go z całą zawartością. Czy to przekonująca oznaka uczciwości? Timmy skinął głową. Miał pewnie wspólnika zwanego Linką, doświadczonego kieszonkowca. Tacy znają niezliczoną liczbę sztuczek. Znałam jednego faceta, który przebiera się za duchownego i zaprzyjaźnia z dziećmi. Często wybierają swoją ofiarę, pozwalają jej wygrywać na lądzie, by na statku zedrzeć z niej ostatni grosz. Myślę, że Ridman przegrywał, lecz nie rezygnował z dalszej gry, bo miał nadzieję, że jego los się odmieni. Petrie obiecał mu, że spienierzy jego czeki dopiero w Nowym Jorku. Zgadza się. Na końcu podróży pozwoliliby mu wygrać, by nie miał powodów do narzekań, a potem udaliby żebrą jego czeki. Wytrawny oszust nie ma żadnych trudności z podrobieniem czeków i podarłby tylko nic niewarty papier. A jak tylko przybilibyśmy do brzegu, pobiegliby do banku i wypłacili gotówkę, zanim Ridman zablokowałby konto. Daisy nie miała własnego konta. Słyszała, że można zablokować spieniężenie czeku, ale w przypadku Ridmana nie przyszło jej to do głowy. Alex, syn dyrektora banku, z pewnością już dawno o tym pomyślał. Skoro Petrie nie żyje, mówiła powoli, Ridman ma mnóstwo czasu, by zablokować wypłatę. Ochmistrz skrzywił się i spojrzał na nią. Obawiam się, że ma pani rację. Dziękuję panu. Oczywiście zachowa pan to dla siebie. W moim artykule na pewno przestrzegę przyszłych podróżnych przed grą z nieznajomymi. Niech pani to zrobi, pani Fletcher. Chociaż, dodał wzruszając ramionami, wszyscy uważają, że są zbyt mądrzy, by dać się złapać. To samo dotyczyło morderców. Daisy wróciła do biblioteki z nadzieją, że Alek będzie tam już na nią czekał, ale Aleka nie było. Wściekłby się, gdyby się dowiedział, że poszła sprawdzić, czy przypadkiem Ridman go nie zabił i nie wypchnął jego ciała przez okienko kajuty. Postanowiła więc odwiedzić Wandę. Może panna Olifant przekonała kwitnącą małżonkę, by spróbowała jej medykamentów. Drzwi otworzyła służąca Baines. Przepraszam panią, powiedziała nerwowym szeptem, z niepokojem spoglądając w stronę sypialni. Ale pani ma właśnie gościa. Poczekam. Daisy weszła do środka. Drzwi sypialni były zamknięte. Daisy rozpoznała podniesione głosy, choć nie mogła rozróżnić słów. Wanda i panna Olifant kłóciły się zapamiętale. Cóż, może jednak nie będą czekać, powiedziała Daisy. Lepiej nie, proszę pani. Pani potrzebuje trochę czasu, żeby się uspokoić. Służąca wzdrygnęła się, gdy sypialnie dobiegł wrzask Wandy. Co takiego mogła powiedzieć łagodna panna Olifant, że wzburzała Wandę do tego stopnia? Ciekawość głównych rzek Daisy walczyła z dyskrecją. Wciąż się wahała, gdy drzwi do sypialni się otworzyły i wyszła z niej czarownica. Okrągła i zazwyczaj spokojna twarz panny Olifant była teraz cała czerwona, a usta zaciśnięte w wąską linię. Zamknęła za sobą drzwi z ogromną powściągliwością, co było niemal tak samo wyraziste jak gwałtowne trzaśnięcie. Widząc Daisy, jej sztywne ramiona rozluźniły się nieco. Pani Fletcher, powiedziała, obawiam się, że między panią Gotobet i mną zaistniało poważne nieporozumienie. Może pani zdoła ją przekonać, że nie zmienię zdania pod wpływem krzyku. Przykro mi, dodała zwracając się do służącej, że wyprowadziłam twoją panią z równowagi. Jeśli pani by tego nie zrobiła, to byłby to kto inny, odparła Baines. Czego nie można uleczyć, trzeba wytrzymać. Bardzo mądre powiedzenie, powiedziała ciepło panna Olifant. Lekko skinęła głową w kierunku Daisy i wyszła. Fiu, fiu, powiedziała trywialnie Daisy. Jeśli to była sprzeczka, to nie chciałabym usłyszeć ich kłótni. Baines uśmiechnęła się zdawkowo i poszła w kierunku sypialni. Sprawdzę lepiej, czy pani czegoś nie potrzebuje, powiedziała. Nie idź. Wsadzisz tylko głowę w paszę lwa. Może mnie uda się ją uspokoić. Wanda siedziała na łóżku, patrząc gniewnie na swoje odbicie w małym pozłacanym lusterku, które trzymała w dłoni. W jasnym dziennym świetle płynącym z okna kajuty Daisy zobaczyła, że miała pokrytą wypryskami twarz i małe opuchnięte oczy. A, to ty, powiedziała Wanda, spostrzegłszy Daisy. Przez tą przeklętą kobietę wyglądam jak potwór. Co za suka. A właśnie chciałam zaprosić dziś Dickiego. A więc już lepiej się czujesz? Tak się cieszę. Może udać się naprawić szkody. Może i tak. Wanda odrzuciła pościel i wsunęła stopy w różowe klapki na szpilkach, ozdobione puszystymi piórkami marabuta w takim samym kolorze. Takimi samymi piórami przystrojony był jej kraciasty szlafrok, który nosiła na jedwabnej koszuli nocnej. Zrzuciła go i owinęła się wyszywanym kimono, a potem usiadła przed lustrem toaletki. Wczoraj było mi niedobrze, tylko z samego rana, powiedziała spoglądając pod oka na Daisy, która, jako że nikt jej nie wyrzucił, usiadła nieopodal. Tylko rano? Powtórzyła Daisy, przyglądając się, jak Wanda otwiera buteleczki, słoiczki i wklepuje w twarz krem. A dzisiaj?
spyta ostrożnie. Dziś też. Przeszło mi jakąś godzinę temu. Chyba wiesz, co to znaczy? Tak. Daisy była zaskoczona, że poranne nudności zaczęły się tak szybko. Wanda była mężatką zaledwie tydzień. Daisy nie była jednak ekspertem, choć miała nadzieję, że wkrótce sama się wszystkiego dowie. Przypomniała sobie, że Arbuckle uważał, że Wanda już dużo wcześniej była kochanką Gotobeda, więc czas nie miał tu znaczenia. A może to nie Gotobed był ojcem? Czy jej kochankiem rzeczywiście mógł być Curtis Petrie? Wanda zauważyła, że Daisy milczy zbyt długo. Kurczę, ty naprawdę jesteś z tych niewinnych? Zadrwiła, spoglądając na Daisy w lustrze i nie przestając robić makijażu. Wiesz chociaż skąd się biorą dzieci? Tak, jestem w ciąży. A ta stara wiedźma nie chce mi pomóc się tego pozbyć. Syknęła ze złością. Panna Olifant? Mimo, że mieszkała w Chelsea wśród cyganerii, zszokowana Daisy dopiero teraz zrozumiała gniew zielarki. To jasne, że się nie zgodziła. A przeklęta, przemoczała stara baba. Nigdy nie miała mężczyzny. Co ona może o tym wiedzieć? Myślę, że pan Gotobet będzie w siódmym niebie, zaryzykowała Daisy. Tylko mu nie mów. Daisy, obiecaj, że mu nie powiesz. Nie mam zamiaru zagrzewać się w pieluchach. Nie w moim wieku. Nie powiem mu. Powiedziała niechętnie Daisy. Ale wiesz, że nie musisz mieć więcej dzieci niż zechcesz. Jak wrócisz do Anglii, pójdź do kliniki Mary Stopes w Holloway i tam ci wytłumaczę, jak zapobiegać ciąży naukowo, a nie na chybił trafił. Jeszcze przed ślubem Lucy kazała jej pójść do kliniki założonej przez Mary Stopes, panią Rowe, jak nazywała się po drugim mężu. Chyba nie chcesz od razu zajść w ciążę, tłumaczyła przyjaciółka. Najpierw przyzwyczaj się do nowej sytuacji, zaprzyjaźnij z teściową. To ja będę matką chrzestną twojego pierwszego dziecka, prawda? Daisy była zadowolona, że posłuchała Lucy. Nie chciałaby włóczyć się po Ameryce nękana porannymi mdłościami. W tym rozumiała Wandę doskonale. Mogła też zrozumieć niechęć do posiadania dzieci w jej wieku. Chociaż jeszcze kilka chwil wcześniej Wanda wyglądała raczej na 40 niż na 30. Teraz twarz w lustrze nabrała urody, do jakiej wszyscy byli przyzwyczajeni. Nie odpowiedziała Daisy, bo przechyliwszy głowę skoncentrowała się na zapuszczaniu kropli do oczu. Gdy się odwróciła, jej oczy znów były duże, ciemne i błyszczące. Nie chcę się o to spierać, powiedziała. Zawołaj Baines, żeby mi uczesała, dobrze? A jak zobaczysz Dickiego, powiedz mu, że strasznie za nim tęsknię. Choć Wanda wiele razy nie potrafiła się odpowiednio zachować, to sztukę odprawiania ludzi opanowała do perfekcji. Daisy wyszła. Zastanawiała się, czy Wandzie udało się przekonać panu Olifant, by nie mówiła Gotobedowi o jej stanie i prośbie. Jednak było pewnie niemożliwe, żeby panna w wieku czarownicy rozmawiała z mężczyzną na takie tematy. A Wanda miała dość rozumu, by o tym wiedzieć. W drodze powrotnej do biblioteki Daisy nie spotkała ani panny Olifant, ani Gotobeda. Ponieważ od czasu do czasu za chmur wychodziło słońce, prawie wszystkie leżaki na promenadzie były zajęte. Odpoczywających nie zniechęcały nawet mroźne podmuchy wiatru, który wciskał się do środka za każdym razem, gdy jakiś odważny pasażer wychodził na zewnątrz lub wracał zziębnięty. Wśród tych ostatnich byli Brenda, Gloria i Filip. Daisy wchodziła już do biblioteki, gdy zobaczyła ich przy przeciwległych drzwiach promenady. Właśnie miała ich zawołać, gdy do Filipa przyłączył się pan Harvey. Daisy schroniła się w bibliotece. W obecności drugiego oficera nie mogła ciągnąć Brendy na stronę i przygotować ją na szok, jaki mogła przeżyć, dowiedziawszy się o aresztowaniu jej narzeczonego. Mój drogi kolego. Ale jako mały włos nie powiedział do niego chłopcze, ale bał się, że mogłoby to zostać źle odebrane. Nie jesteś ani pierwszym, ani ostatnim młodym człowiekiem, który wyruszył w podróż i znalazł się w tarapatach. Wątpię, żeby nawet syn marnotrawny był pierwszy. W XVIII wieku mieli bardzo dobry sposób. Każdy angielski gentleman, który wysyłał swego syna w podróż po Europie, wynajmował guwernera, który pilnował, by młody człowiek nie wpadł w kłopoty. Guwernera? Rittman oderwał się na moment od swoich trosk. Aby młody chłopak wyrósł na dojrzałego mężczyznę. Zwykle guwernerami byli duchowni, bo wojskowi zbyt często wprowadzali swoich podopiecznych w nieodpowiednie towarzystwo. Rany, jest pan inny niż ci amerykańscy gliniarze, których spotykałem. No ale łatwo mówić. Mojego dziadka gówno obchodzi, że 200 lat temu jakiś półgłówek pajacował tak samo jak ja. Gdyby pan tylko mógł widzieć, co się będzie działo, jak mały Chester wróci do domu. Rittman wzdrygnął się, sięgając po papierośnicę leżącą obok fotela i niedbałym gestem poczęstował Aleka. Nie, dziękuję. Alek zastanawiał się, czy nie zapalić fajki. Miał przed sobą długie przesłuchanie, choć przez moment myślał, że Rittman chciał się przyznać. Wątpił jednak, czy jego żołądek zniesie palenie, a fajka wymagała pewnego stopnia relaksu, którego teraz nie mógł sobie zapewnić.
Wyznanie Riedmana okazało się niczym więcej jak tylko lamentem nad straconymi pieniędzmi i oczekiwaną karą, ale nie znaczyło to jeszcze, że nie zastrzelił on Curtisa Petrie. Czas skończyć z odgrywaniem surowego wuja i przejść do sedna sprawy. Posiada pan broń palną, panie Riedman? W domu mam strzelby na polowania i kilka pistoletów. Słyszałam o waszych brytyjskich prawach, więc nie zabrałem ich ze sobą. Szybko i nerwowo zaciągnął się papierosem. Zresztą nie jestem takim tchórzem, żeby się od razu zabijać. Bardziej obchodzi mnie to, że mógł pan zabić Curtisa Petrie. Riedman otworzył usta ze zdumienia. Zastrzelić go? Dlaczego miałbym zrobić coś tak głupiego? Dopiero od pana się dowiedziałam, że było oszustem. Gdybym go wykończył sam, pozbawiłbym się szansy na rewanż. Mam nadzieję, że już pana przekonałem, że to gra dla frajerów, nawet jeśli gra się z uczciwymi ludźmi. Alex spostrzegł, że znów odbiega od tematu i natychmiast zapytał bez ogródek. Był pan widziany na pokładzie tuż po tym, jak Petrui wypadł za burtę. Gdzie pan był, zanim to się wydarzyło? Po obiedzie? Byłem w palarni. Wypiłem kieliszek whisky i zapaliłem cygaro. Gadałem z kilkoma kumplami o loterii. Będą mnie pamiętać. Powiedział skwapliwie. Ktoś przyszedł i powiedział, że opuszczono łódź ratunkową, żeby kogoś wyłowić, i wszyscy poszliśmy na pokład. Mogę podać panu ich nazwiska. Z głębokim wewnętrznym westchnieniem Alex spisał nazwiska. Gdyby zapytał o to od razu, zaoszczędziłby sobie półgodzinnego odgrywania na zmianę mentora i niańki. Ale może zrobił dzięki temu coś dobrego. Jeśli ci panowie potwierdzą pańską wersję, dam panu spokój. Jeśli nie, będę miał więcej pytań. Tak jest, teraz będę blisko Birdy. Ona jest moją jedyną nadzieją na odobruchanie dziadka. Alec był pewien, że Daisy nie spodoba się to zbliżenie między Riedmanem i Lady Brandą. Wolałaby Harvey'a, ale wybór nie należał do niej. Wyrzuciwszy to z głowy, Alec udał się na poszukiwanie dwóch znajomych Riedmana. Zatem Riedman jest niewinny. Powiedział Alec do Daisy, zręcznie łapiąc jej wieczne pióro, które poturlało się po stoliku. Daisy skrzywiła się. Szkoda, pasował mi na mordercę. Pozostaje więc Welford. I Gotobet. Albo ktoś, o kim jeszcze nie wiemy. Dodał, gdy Daisy popatrzyła na niego gniewnie. Welforda nie ma w jego kajucie. Stuart, który go obserwował, nie dostał rozkazu zatrzymania go, bo do tej pory myślałem raczej o jego ochronie. Wysłałem dwóch ludzi, by go odszukali. Daleko nie odejdzie. Poza tym, jeśli założymy, że zabił Curtisa Petrui w związku z kłótnią, to nie ma powodu atakować kogoś jeszcze. Masz rację, ale chcę z nim porozmawiać, zanim zapytam go to Beda o związek jego żony z panem Petrui. Nie chciałbym go martwić, jeśli okaże się, że nic takiego nie miało miejsca. No pewnie. Albo jeśli miało miejsce, a on o tym nie wie. Daisy nie mogła się zdecydować, czy powiedzieć Alekowi o tym, że Wanda była w ciąży. Uznała to jednak za niepotrzebne. Wanda nigdy by mężowi nie powiedziała, a panna Olifant raczej by umarła, niż o tym wspomniała. A, wyśmienicie, czas na drugie śniadanie. Do biblioteki wszedł Stuart z tacą. Bulion kołysał się na wypełnionych do połowy kubkach, a herbatniki podano w misce, bo z talerza mogłyby się zsunąć. Ta lewera wywijała na falach chałupce, skacząc, podskakując i podrygując bez przerwy. Daisy z zadowoleniem zobaczyła, że Alec nabiera sobie garść ciasteczek, a gdy Stuart wrócił z nowym dzbankiem bulionu, wyciągnął kubek pod okładkę. Widocznie bardziej myślał o morderstwie niż o jedzeniu, co na swój sposób stanowiło wielki postęp. Daisy postanowiła przerwać jego rozmyślania. – Kochanie – powiedziała – byłam zapytać o zdrowie Dentona. Doktor Amboyne mówi, że jego stan się poprawia, chociaż nie może jeszcze mówić. – Wielkie nieba, zupełnie o nim zapomniałem. Ciągle nie pasuje mi do mojej układanki. Alek znów pogrążył się w myślach. Nie mając nic pożytecznego do powiedzenia, Daisy wróciła do pisania swego artykułu. Tekst nabierał już ładnych kształtów, ale jej myśli wędrowały do Gotobeda. Na pewno nie jest mordercą. I jego nieznośnej żony. Do nieszczęsnego trójkąta. Riedmana, Brandy i Harvey'a. Alek wyciągnął swój notes i zaczął robić listy. Daisy domyślała się, że brakowało mu dyskusji z Tomem Tringiem. Chciałaby móc mu go zastąpić, ale wiedziała, że jest zbyt stronnicza. Kiedy kogoś lubiła, tak jak Gotobeda, miała tendencję do szukania argumentów za jego niewinnością i ignorowania dowodów świadczących przeciwko tej osobie. Nie mogę nic wymyślić, powiedział rozgoryczony Alek. Chyba zostawię to na moment i wrócę do tego po obiedzie. Teraz pójdę zobaczyć, gdzie na pokładzie mógł ukryć się snajper. Idziesz ze mną? Raczej nie, kochanie. Naprawdę muszę to skończyć. Alek wrócił bardzo szybko. Ależ ziom, mimo takiego wspaniałego słońca. Znalazłeś coś?
Spółtuj się na miejsc, w których można było się schować i mieć idealny widok na Kartisa Petru i Gotobeda, a wszystkie wyszorowane przez wiatr i deszcz. Opowieści Gotobeda nie można ani dowieść, ani obalić. W drodze powrotnej zebrał informacje, których potrzebował do pracy w Waszyngtonie. Pracowali ramię w ramię, aż nadeszła pora obiadu. W jadalni pojawił się Arbuckle. Uważał na to, co je, ale miał dobry humor. Gotobed powiedział wesoło, że był u Wandy, która czuje się już lepiej, choć nie jest jeszcze gotowa się pokazać. Panna Olifant nie dołączyła do ogólnych i niezbyt szczerych życzeń jej szybkiego powrotu do zdrowia. Gdy jednak u szczytu stołu zasiadł dr Amboyne i oznajmił, że Denton wraca do zdrowia, życzenia dla jego pacjenta były jak najbardziej szczere. Spoglądając na stół drugiego oficera, Daisy zobaczyła, jak Brenda śmieje się z czegoś, co powiedział do niej Ridman. Siedzieli z dala od Harvey'a. Oficer był uprzejmy dla pań siedzących obok niego, a jego małpia twarz nie zdradzała żadnych uczuć dotyczących tej sytuacji. Posiłek ponownie przerwało nadejście telegramu. Tym razem dostarczył go chłopiec okrętowy. Alek przeprosił, przeczytał notatkę, a potem przekazał ją Daisy. Wiadomość pochodziła od firmy przewozowej Wellington Line i informowała, że na 3 dni przed wypłynięciem Talavery Petrie i Wildford zarezerwowali wspólną kajutę. No, szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym, zanim rozgryźliśmy, że byli wspólnikami, szepnęła Daisy. Alek westchnął i przytaknął. Ciekawe, czym zaskoczy nas Tom. Po obiedzie Alek odciągnął doktora Amboyna na stronę. Obserwująca ich Daisy zobaczyła, jak lekarz przecząco kręci głową. Nic ciekawego? Spytała, gdy Alek podszedł do niej ze smutną miną. Zróbmy sobie szybki spacer, żeby uporządkować myśli. Świetny pomysł. Wokół promenady spacerowało już kilkoro podróżnych, a w środku wszystkie leżaki po słonecznej stronie były zajęte. Na miejscach zarezerwowanych przez Arbuckle siedział on sam, panna Olifant, Philip z Glorią i Ridman z Brendą. Gdy Alek i Daisy podeszli do nich, Ridman stał. To pewnie wasze miejsca. W porządku, powiedziała Daisy. Zostańcie, my idziemy się przejść. Trzymaj się, Fletcher, zachichotał Arbuckle. Weszliśmy z Filipem na chwilę, odezwała się Gloria. I bardzo szybko wróciliśmy. W jednej chwili jest bardzo spokojnie, a za sekundę wieje potężny wiatr i mimo słońca jest strasznie zimno. Przemarzniesz, mała, powiedział Filip. Lepiej nie wychodź. Już sam fakt, że Filip coś jej odradzał, wystarczył, by Daisy zrobiła dokładnie odwrotnie. Musimy wziąć płaszcze, kochanie, zwróciła się do Aleka. Jego uśmiech był pełen zrozumienia i współczucia, jednak powiedział. Nie wiem, czy mój żołądek jest na to gotowy. Wszyscy uciekli do środka. Poczekaj chwilę, kochanie. Wyjrzę na moment. Otworzył najbliższe drzwi, przeszedł się parę kroków i zatrzymał, najwidoczniej podziwiając mieniące się słońcu fale i płynące po niebie chmury. A potem nagle zatoczył się do tyłu, jakby ktoś uderzył go w pierś. Nogawki spodni łopotały na wietrze. Udało mu się zatrzymać i odwrócić, po czym wbiegł z powrotem na przeszkloną promenadę. Dotworzył drzwi, do środka wdarł się gwałtowny podmuch wiatru. Przespacerujmy się tutaj, kochanie, powiedział. O tak, ja już mam dosyć świeżego powietrza. Powinnam chyba zawiadomić telegrafistę, że dzisiaj raczej nie dotrę na mostek. Alek i Daisy spacerowali w stronę rufy. Gdy doszli do tylnych drzwi promenady, spotkali wchodzącego po schodach Gotobeda. Było oczywiste, że zamierzał wyjść na zewnątrz. Miał na sobie wełniany płaszcz, szaro-biały szalik zawinięty wokół szyi, a w ręce trzymał swoją napoleońską czapkę. Proszę mocno zawiązać kapelusz i szalik, powiedziała Daisy. Wieje strasznie silny wiatr. Podmuchy nadchodzą znienacka, dodał Alek. Proszę na siebie uważać. Dam sobie radę. Gotobet owinął się szalem, włożył czapkę i opuścił nauszniki i mocno zawiązał sznurek pod brodą. Teraz jestem gotów. Mimo, że był pod osłoną zadaszonego pokładu, peleryna jego płaszcza wzdymała się jak spadochron. Był przygotowany na nieoczekiwane podmuchy wiatru i dzielnie torował sobie drogę przez krzyżujące się prądy powietrza. Daisy, Alek i kilkoro innych pasażerów zatrzymali się, by na niego popatrzeć. Wiatr ucichł tak szybko, jak się zerwał. Gotobet raptem zrobił krok do tyłu, by zrekompensować siłę, która nagle zniknęła. Uśmiechając się promiennie, pomachał do obserwującego ludzi. Chwycił się poręczy i zaczął się wspinać po schodach. Daisy i Alex zamierzali podjąć swój spacer, gdy na pokład wyszedł inny mężczyzna, którego twarz schowana była pod wełnianą kominiarką. I znów wszyscy zatrzymali się, by popatrzeć na śmiałka, który odważył się zrobić to, czego oni nie mieli odwagi uczynić. Korzystając z tego, że wiatr umilkł na chwilę, pognał w stronę schodów i zaczął się po nich wspinać. W szparach między stopniami widać było jego nogi. Mam nadzieję, że ktoś ostrzegł go o wietrze, powiedziała Daisy, gdy ruszyli w dalszą drogę. Nie wyglądał na tak silnego jak Gotobed. Ledwo wypowiedziała te słowa,
gdy postać śmiałka przewróciła się i runęła ze schodów, lądując na pokładzie z hukiem, który słychać było nawet przez oszklone ściany promenady. Zostań tu. Alek już był w ruchu. Pobiegł do najbliższych drzwi. Gdy je otworzył, wiatr zaświstał złowrogo. Statek przechylił się na prawą burtę. Omdlałe ciało zaczęło ześlizgiwać się w dół. Alek podbiegł w jego stronę, ale wtedy ta lawera podskoczyła nagle, a on stracił równowagę. Przerażająco bezwładny człowiek w kominiarce zsuwał się nieubłaganie po stromym pokładzie. Przetoczył pod barierką i wpadł w odmęty oceanu.